Pięknie. Ja muszę ćwiczyć ciągle. Oh, nie mam czasu. Od ponad pół wieku na scenie zachwyca nas swoim pięknym głosem. Kocha ludzi, zwierzęta, przyrodę. Pani Sława Przybylska, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Miło mi bardzo, że się tu znajduję. I myślę, że rozmowa będzie dla nas interesująca. Jestem bardzo przekonany. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że panią tutaj goszczę, pani Sławo. Mam takie pytanie. Skąd wzięło się imię Sława? Bo wcześniej to było Stanisława. To znaczy, tu zamieniła moja ciotka, ponieważ ona miała córkę osiemnastoletnią, która pięknie śpiewała i chłopcy wrzucali jej róże przez okno. Ale w tamtych czasach była gruźlica i ona zmarła. No i właśnie moja babcia, jak ja się urodziłam, powiedziała, musi być Stanisława na, na cześć tej właśnie yy, tej dziewczyny, która wcześniej zmarła. Ale ja przyznam się, że nie lubiłam tego imienia. Jak tylko znalazłam się już jako nastolatka w gronie moich przyjaciół, to powiedzieli: A po co ci takie długie? Na połowę weź, Sława. No i tak zostało, i bardzo się ucieszyłam. I pięknie. Pani Sławo, <laughs> jestem bardzo ciekawy Pani historii e, życia. Um. Jako mała dziewczynka mieszkała pani na Podlasiu. Tak, w międzyrzecu podlaskim, małym miasteczku. Jak wyglądało pani dzieciństwo? Każde dzieciństwo jest złotym, złotym czasem, ponieważ dziecko nie właściwie żyje wyobraźnią i nawet. Otoczenie, które jest tragiczne czasami i złe, mnie dotyka tak bardzo, ale właściwie najważniejsza w moim dzieciństwie była moja mama, która umiała patrzeć na świat pięknie. To znaczy, zachwycała się zachodem słońca, wiatrem, kwiatami i Mama niczego nie kazała, ani nie, nie przekazywała słownie, tylko samą sobą, swoim pięknem, swoją dobrocią, życzliwością yy, yy, była przykładem dla mnie. I wszystko, co najważniejsze i najpiękniejsze, to właśnie mam od mamy. Nauczyłam się słuchać ptaków, które śpiewają. Nauczyłam się być w lesie, które jest symfonią, dla mnie las jest najpiękniejszą sprawą. Drzewa, kwiaty, ptaki, które śpiewają, zwierzęta, nawet dzikie świnki, które się pojawiały ze swoimi prosiętami. Wszystko to było dla mnie czymś pięknym, ale jak mówię, dzięki mojej mamy. Dzieci, praktycznie każde dziecko, tak jak powiedział Tuwim, jest artystą, maluje, rysuje, śpiewa i niektórym dzieciom pozostają pewne rzeczy na całe no właśnie, życie. Miło mi, że pan to mówi, bo ja też to cytuję Tuwima, że każde dziecko jest poetą, tańczy, śpiewa. Niektórym to zostaje, ale w większości nie zostaje. I to, co Gombrowicz właśnie w swojej książce pisał, że Bądźmy podszyci dzieckiem, a więc dzieckiem, które ma ogromną wyobraźnię i ma poczucie piękna. Miejsce, w którym pani mieszkała, to, to było miejsce, w którym mieszkało kiedyś wiele Żydów. Tak, do I wojny światowej to właściwie 80% to byli Żydzi. Oni bardzo. I aktywnie współpracowali. Stworzyli właściwie, sfinansowali zbudowanie szpitala, ochronki, sali takiej jakby koncertowej, zespoły sportowe. Było wiele synagog, było wiele szybotów i właściwie otoczeni byliśmy tą barwną żydowską społecznością która z nami się bardzo integrowała i nie było tam żadnych konfliktów, a szczególnie, że, że właśnie moja mama on była tak życzliwa dla wszystkich ludzi. Kochała ludzi, nigdy nie narzekała, nigdy nie wypominała czegoś złego. Także do pewnego czasu to była współpraca i, i takie życie bardzo. Bardzo przyjazne. To się skończyło oczywiście końcem 30 roku, kiedy doszła falanga i kiedy na płotach były, były napisy, bij Żyda, a ja pytałam, dlaczego bić Żyda? A mam, mama, nikogo nie trzeba bić, to są tacy sami ludzie jak my i trzeba ich kochać. Tak, to był też czas eksterminacji Żydów, okrutny czas, A czy Pani... Tak, ja właśnie jako dziecko przeżyłam to z traumą ogromną, bo mama nas wysłała do, na rynek, gdzie była piekarnia po chleb jakiś i z moją starszą siostrą znalazłyśmy się tam właśnie i wciągnięto nas i przez szybę patrzyłyśmy, cały rynek był... Wypełniony klęczącymi, siedzącymi Żydami, dziewczynki małe i kilku strażników tylko. Bo był to okres tej właśnie maksymalnej eksterminacji, kiedy miano się dzięki ustawom Hitlerowskim pozbyć Żydów z Polski. I przez cały dzień z tego rynku do dworca szedł właśnie taki. Gordon. Po drodze, oczywiście, niektórych zabijali, starców. Dla mnie to był. Ta trauma została mi do końca życia, i to poczucie tragedii, że można tak traktować tych samych ludzi jak my. I dlatego po latach postanowiłam śpiewać pieśni żydowskie. Jest to swoisty pomnik. Osobisty mój pomnik pamięci Żydów, których znałam, z którymi, dziewczynki, z którymi się bawiłam jako dziecko. Także poszłam na kurs do Teatru Żydowskiego, żeby się nauczyć, przynajmniej czytać, pisać i Dużo, dużo książek musiałam przeczytać o obyczajach, o języku, o tajemnicy tego cudownego języka, który został przyswojony jako Hochdeutsch, prawda? Jak Żydów wypędzili z Hiszpanii, z Portugalii na w, w południe Europy i tam byli aszkenazyjczycy, czyli mówiący w jidysz, który w, 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 właśnie pochodził z języka tego hochdeutsch, niemieckiego. Ponieważ Żydzi posługiwali się hebrajskim, ale to był język święty, więc jak powiedziało dziecko, cały tydzień mówimy w jidysz, a w piątek wieczorem po hebrajsku. Wszystkie abstrakcyjne słowa, jak dobroć, zło, były hebrajskie. Język, idzież, jest mieszanką tego właśnie starogermańskiego. I tam, gdzie Żydzi mieszkali, to wplatali. Tak, polskie słowa w Polsce, dużo jest takich słów, jak na przykład ścieżka to jest, dęb, dębę i mm. dużo jest takich y, polskich słów, y, a po to Żydzi mówili ty żeby z czegoś żyć, uprawiali tylko handel, bo nie mogli zajmować się innymi y, zawodami, były zabronione. Także to był język aszkenazyjski. Ci, którzy byli, pochodzili z Hiszpanii, osiedlili się na południu w Bułgarii, mówili językiem właściwie pochodzącym z, z hiszpańskiego i to był inny język. Ja śpiewam piosenki w jidysz, tym aszkenazyjskim. No, bardzo mi pomógł teatr żydowski, gołda Tenzer, która użyczyła mi y y y śpiewniki. Potem z Jerozolimy przysłali bardzo dużo materiałów, ale ciągle to była nauka, żeby przeniknąć tę magię, ten mistycyzm żydowski, który jest w religii, w obyczajach. I jest czymś tak tajemniczym, który ciągle ciągle się uczy tego. Pani słowo, a obrzędy, jakieś święta w tamtych czasach, czy pani brała w nich udział, które były właśnie na Podlasiu? Jeśli chodzi o żydowskie, o żydów. tak, tak. Nie, oni byli jednak hermetyczni, jeśli chodzi o religię. Oni się y, oczywiście współpracowali, ale nie na, y, 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 na podłożu religii. Religia była oddzielną rzeczą, tak jak i obyczaje, y, obyczaje ich. Ten, najważniejsze święto, ten y, Szabat Shalom, czyli Szabat, piątek, zaczynał się od zachodu słońca, świece się zapalały. To była cała całe misterium. Ja oczywiście wiele się tego o, o tym nauczyłam z książek wyłącznie, ale nie, nie z autopsji. Nie byliśmy zapraszani jako goje, prawda? Goje byli tylko w piątkowy wieczór to były kobiety, które nie były Żydówkami i im można było powierzyć pewne prace, bo Żydzi od piątku nie mogli niczym się zajmować, niczym. Ludzie na Podlasiu słynęli z tego, że śpiewali, dużo śpiewali bardzo. Czy ta wszechobecna muzyka, śpiewanie przyniosło właśnie jakiś, to była dla Pani jakaś inspiracja, żeby w życiu zacząć śpiewać? Ja wychowałam się właściwie w śpiewie i w kwiatach, w kolorze. No bo u pani w, w rodzinie chyba wszyscy śpiewali. Tak, tak, wszyscy. Oczywiście mama, nawet jak zajmowała się gospodarstwem, bo pochodziła ze wsi z Drelowa koło międzyrzeca, a właściwie wieś. Yy, tak się przenosiła stopniowo do tego miasteczka. I mama właściwie zachowywała się tak, jakby na wsi, bo były prosiaczki. I mama jak szykowała tym prosiaczkom, a one gdzieś tam w podwórku było chlewik, i ona już czuła, że będzie, będą kartofelki siekane. I to był chór taki tych prosiaczków. I mama też cały czas śpiewała. Ja właściwie śpiewałam cały czas z mamą. I często bywałam na wsi, właśnie w tym drelowie, w tych lasach I, i, i tam obserwowałam i byłam, uczestniczyłam we wszystkich śpiewach, w tych obrzędach. To były już chrzciny czy niedzielne msze, to wszystko, to było mi bardzo bliskie i ja chłonęłam muzykę nie tylko z lasu, ale właśnie od ludzi, którzy byli rozśpiewani. Podlasie jest śpiewne, nawet w języku się to słyszy. To nie jest taki język jak warszawski, tylko miękki z tym, i z tym L, które jest i Konieczne wiliż, ale i wschodnie nasze, i śpiewne. I ja właściwie śpiewałam już, już jako dziecko. Tańczyłam i śpiewałam tak, jak, jak mówił Tumim. To byłam właśnie takim dzieckiem i mnie to zostało. <laughs> Nie minęło mi. Nasuwa mi się jedno takie pytanie osobiste. Pierwsza pani taka młodzieńcza, piękna miłość. <laughs> Czy pamięta pani w szkole podstawowej na przykład? Czy nie, była taka? W szkole miłość? podstawowej nie miałam tam przyjaciół, ale dopiero jak byłam studentką na Wydziale Handlu Zagranicznego? Handel zagraniczny, wtedy to się. Teraz to jest GIPIS, a wtedy to się nazywała ta szkoła, szkoła główna służby zagranicznej, gdzie był handel zagraniczny. I dyplomatyczny. Ja przedtem kończyłam liceum sztuk plastycznych. Byłam bardzo dobra w rzeźbie, ale namówiona przez moje przyjaciółki, że wiesz, pojedziemy na tej szkoły, będziemy jeździć po świecie, a wtedy Polska Ludowa więc, tak. żeby wyjechać za granicę, to było marzenie każdego dziecka, każdej nastolatki, że tam to jest taki raj. To oczywiście wyobraźni. I ja właściwie przez te przyjaciółki nie poszłam już na Akademię Sztuk Pięknych, tylko do tej szkoły, na ten handel zagraniczny. No i tam, był, tam były takie problemy, a jednocześnie jak chodziłam do liceum, to wieczorem chodziłam do szkoły muzycznej. Bo cały czas śpiewałam jako harcerka, duety stworzyłam, tercety i właśnie na tej uczelni stworzyłam tercet i śpiewałyśmy na różnych akademiach piosenki. Wtedy głównie się śpiewało rosyjskie w tłumaczeniach. To była taka... My byliśmy zachwycone, bo te piosenki były piękne. One wynikały z tej ich tradycji ludowej. I teraz piosenka rosyjska to jest właściwie w tej globalizacji i w tym wpływach amerykańskich i anglosaskich. To właściwie nie ma rosyjskiej piosenki, tej, która, która rodziła się na wsiach. Każde wydarzenie to było ze śpiewem u nich. No ale wracając do tych studiów, do tej miłości, o której Pan pyta. Ja prowadziłam chór na tej uczelni, śpiewałam. No i właściwie te studia to były no takie sobie, ale najgorzej, bo ja technicznie ścisłe przedmioty, to mnie to nie interesowało raczej humanistyczne. I popadłam w takie jakieś właśnie złe stopnie. A wtedy bardzo się dbało o studentów, bo była rada, była i wiesz, to będzie cię, korpetycję będziesz miała, tu jest bardzo zdolny, najlepszy uczeń, najlepszy uczeń y, aktywista i w ogóle ZMP. No i on y, przystojny chłopak, wysoki, nazywał się Włodek, pewnie od Włodzimierza no, i on udzielał mi tych korepetycji, ale po jakimś czasie on się zakochał z tych korepetycji. No i staliśmy się taką jakby parą. Te oczywiście, ta epoka to były sympatie niewinne. To nie były, to nie były, to nie było poczucia seksu, tak jak teraz, że nastolatki, już piętnastoletnie już wiedzą, co to jest seks. A wtedy w 20 lat to człowiek nie miał pojęcia. Jak wyglądały tym, randki. Wychowany był pan na, na kulturze, na literaturze, gdzie była miłość, Szczęść. gdzie nie było, w ogóle nie było o seksie czy o, o takich sprawach w ogóle się nie pisało. I były te marzenia, że ten wyśniony, to on, to on będzie taki wspaniały, będzie taki rycerz i on wszystko, ma. no i, i te nasze takie, niby już w, bo w szkole dumili, aha, oni już chodzą ze sobą, chodzą, chadzają, no myśmy sobie chadzali, tak, ale... Jednocześnie tam był chłopak, który grał na gitarze i myśmy śpiewały ten w tym tercecie i, i, i on grał nam na, na gitarce, ja zaczęłam też się uczyć na tej gitarze. No i wie pan, i jakoś się ta, ta para rozmyła, to znaczy z mojego powodu, bo ona... ale konsekwencje tego były takie, że, to jest na, na opowieść bardzo długo, ale ja to krótko opowiem, że on, ten właśnie Włodek, y, ja już potem wyszłam z tego, byłam i już po konkursie, już śpiewałam, już byłam bardzo popularna, szczególnie po piosence, pamiętasz, była jesień. I po dziesięciu po latach to może było, w każdym razie w latach siedemdziesiątych Zostałam wezwana do pewnego majora, asa wywiadu, który przyjął mnie, ale o co im chodzi? Czy znała pani Włodek B? Tak, to była taka sympatia niewinna w czasie studiów. On został zamordowany w Wiedniu. On okazuje się, że był też szefem wywiadu, ponieważ ta uczelnia, pełna takich chłopców wspaniałych, tam mobilizowali chłopców do wywiadu już w trakcie studiów. I kto był zdolny, znał języki, prawda? I to już był. I on się dał właśnie tak zmobilizować. I wyjechał na placówkę, on się przedtem tym już ożenił, nawet miał jakiegoś syna, dziecko. I tam na tym przesłuchaniu, na tej wizycie u tego majora, dowiedziałam się, że on został zamordowany. No to czyli jeśli pani została wezwana na takie spotkanie, to tam w aktach też o pani musiały być jakieś informacje? Dlatego oni, oczywiście, bo oni wszystkie mieli informacje z uczelni tego. No i to minęło. Ja okazuje się, że miał żonę i miał syna, i, ale po latach dostaję telefon od Gołdy i od znawszych, że otrzymałam spadek, jaki spadek. No, od kogoś tam, ale nazwisko zupełnie mi nieznane. No i ta historia się też, by nie roz. bo to długa historia, żeby się dalej nie tak nie, nie opowiadać, okazuje się, że to był właśnie Włodek, że on nie został zamordowany. On po prostu uciekł i przedostał się do Stanów. Najpierw był w, w, tam, gdzieś w jakimś obozie przejściowym. Y bo go sprawdzali, jako że on był w tym wywiadzie, mobilizowali go tam. W końcu wyjechał do Seattle, w Stanach Zjednoczonych. Zerwał wszystkie kontakty, nie miał absolutnie nic, bo miał karę śmierci. I on się ukrywał w tym Seattle pod innym nazwiskiem. Ale. Jak ja dostałam informację, że mam spadek od kogo, jakiś kramer, ja nie znam takiego, on zmienił nazwisko. I po, znowu minął jakiś czas, i dzwoni do mnie Jacek B., czyli jego syn. O, ci Żydzi, którzy byli w Seattle, napisali do mnie i przysłali mi nawet taką, taki dokument, gdzie było napisane, że on zmarł i zostawił w swoim domu wszystkie płyty i książki o mnie. Tylko to, nic więcej. I ja, ja już, że nie, nie wiedzieli, czy on ma syna, czy on nie, bo on się zupełnie ukrywał. I w końcu jakimś tam cudem, nie wiem, dotarli, że on miał żonę i dziecko. I ten Jacek do mnie zadzwonił i się umówiliśmy, spotkaliśmy, pokazywamy. Pojechał do Seattle, pojechał do Izraela, szukał po prostu korzeni i śladów tego ojca. No, historia e, nie bywała. Gotowy no, scenariusz na film. Tak. E, także to, to oczywiście olbrzymi skrót, dalej już panu nie opowiadam. Tak to się skończyło. Ja jestem w kontaktach z Jackiem bardzo miłych i on na wszystkie moje koncerty żydowskie przychodzi. Okazało się, że i rodzinie nie powiedzieli, że on został zamordowany, tylko że uciekł, że nagle rozmył się. Nasuwa no, się pytanie, czy to spotkanie z panią, pani Sławo, tego agenta, Asa, wywiadu, nie było też prowokacją, żeby wydobyć od pani informację, czy pani może z nim ma jakiś kontakt, czy może on. Trudno mi powiedzieć czego? Się. Ja nic, nic im nie mogłam powiedzieć, bo ja nic nie wiedziałam. I właściwie tyle, że o, jedna bardzo, że oni, a czy pani by się nie związała z nami, że chodzi o że tak. ja że tego. Ja wiem, że ona ja się nie nadaję, bo jestem gaduła, ja zaraz bym wszystkim koleżankom powiedziała, <gryw> i ja tajemnicy bym nie. Ale byłam w takim strachu, bo oni co kilka miesięcy do mnie dzwonili, Aha. czy ja się zgodzę na współpracę, prawda. I tam był mój kolega ze studiów, który był też w tym, i on do mnie zadzwonił i opowiadał mi. Ja mówię, wiesz co? Ja się boję. Dlaczego oni ciągle do mnie dzwonią i mobilizują? No bo może się złamiesz. No, <śla> no więc tak to było. Pani Sławo, y... przejdźmy do wątku Pani popularności. Ten pierwszy moment takiej popularności, wtedy, kiedy Pani zdobyła taką popularność, sławę, Um, czy wtedy, że tak powiem, woda sodowa e, trochę dokuczała? Czy jak Pani przyjęła tę popularność, która kiedyś ja, nastąpiła? E, po pierwsze ja byłam ogromnie nieśmiała i ja nie wierzyłam, że moje śpiewanie może stać się profesją. Ale występowałam wtedy w studenckim teatrze satyrycznym, e, potem się przeniosłam do kabaretu Sodoła. I w tym czasie moja przyjaciółka powiedziała, słuchaj, jest taki konkurs, może byś wzięła udział w Polskim Radio. Władysław Szpilman to właśnie organizuje, ogólnopolski dla amatorów z całej Polski. No więc ja mówię, ja nie wiem, może, ale z nią razem, bo ona ze mną też śpiewała, zgłosiłyśmy się. Ona odpadła, ja zostałam w tych eliminacjach. I tam było ponad tysiąc osób chyba z całej Polski, i tak stopniowo-stopniowo do trzeciej eliminacji zostało już tylko kilka osób, między innymi ja. I okazuje się, że ja właśnie zdobyłam tą nagrodę pierwsza. I Władysław Szpilman zorganizował studium takie roczne dla tych laureatów, tam była Lucia Jakubczak, która zginęła po tym nie wiem czy pan to nazwisko coś mówi no nie nie, nie. abratowski muzyk i on no nie w każdym razie była Hania Rek no to jeszcze no i była Lucia Jakubczak. I mieliśmy wspaniałe roczne studium, gdzie był profesor Bardini, nie wiem, tak, tak. Hania Skarżanka, profesor Mazurek, uczyli nas dykcji, uczyli nas solferzu. A najważniejszy był właściwie Bardini, który uczył nas interpretacji. interpretacji. Powiedział: No, słuchaj, trzy minuty, nie masz tu. Przekazać wszystko, co jest najbardziej potrzebne: wyobraźnia, bo jeśli śpiewasz o chłopaku, to musisz sobie wyobrazić, jak on wygląda. Czy jest czarny, czy jest blondy, jak cię uśmiecha. To wtedy ta wyobraźnia podpowie ci wszystko i możesz obraz, który masz w sobie, przekazać. Tym, którzy słuchają. Więc wspaniały był, dowcipny bardzo i bardzo to było wspaniałe. Ten roczny kurs bardzo mi wiele dał, chociaż potem uczyłam się jeszcze śpiewu u profesor Wandy Wermińskiej, znanej takiej diwy operetkowej, która była w Argentynie, wróciła i właściwie. Opiekowała się takie Jurek Połomski, ale nawet Maryla Rodowicz do niego chodziła i u, u, uczyła cudownie właśnie jak oddychać przy śpiewaniu, jak y, operować głosem. Cudowna pani. Dzisiaj y, pani słowo show biznes mamy wszędzie nas otacza. W telefonii, w telefonach naszych, w telewizji wszędzie. A tak. kiedyś ten show biznes, to tak czy, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, on był w radiu. Polskim. Kto? Show business. Aha, show business. No, była tak zwana estrada, czyli agencja, która zajmowała się organizowaniem koncertów. Więc to był ten, ten show business właściwie w tej estradzie. Natomiast radio było bardzo ważne, bo nagrywało się piosenki. Jeśli one były popularne, to właściwie lansowały artystę. Niestety przepisy po 1945 roku były takie, że zaiks honoraria były tylko dla kompozytorów i dla autorów tekstu. A piosenkarz, który lansował właściwie piosenkę i wylansował, niestety nie dostawał nic. I właśnie ja mówię, <noise> dzięki temu Lucian Kaszycki, który był autorem piosenki, pamiętasz bo jesień do filmu Hasa Pożegnania, no, przeprowadził się z Karkowa, zbudował sobie przez dzięki tej pieśni zbudował sobie willę. A ja byłam ciągle biedna, bo myśmy dostawali naprawdę niewielkie grosze w czasie, w tych latach 70., bo jeśli się przekroczyło tam jakąś sumę, to już były takie podatki, że właśnie nic nie zostawało. A można było za koncert mieć tylko górę, no najwyżej 1000 złotych, prawda? I nie można było być. Za dużo tych koncertów, bo jeśli płacili więcej, no to trzeba oddawać wszystko. Także ja mówię, dzięki tej pieśni Kaszycki się zbudował willę, a ja ciągle byłam na jakimś, na małym jakimś pokoiku, wynajmowanym itd. Tak dalej, tak dalej. Do... Ale ja, o, nie chodziło mi o pieniądze, chodziło o to, żeby śpiewać. Wróćmy do pytania pani popularności. To, żeby była pani skromna, i jest pani bardzo skromna, to wiemy, ale też były takie sytuacje, że na przykład na koncertach zagranicznych pod hotelem, na przykład bodajże w Gruzji, nawet potrafili niektórzy czekać całą noc, żeby zobaczyć panią, między innymi, jak pani wychodzi z hotelu. Gruzja była tą republiką wyjątkową. Oni uważali, że oni nie należą do Rosji, oni są Gruzją, a Polska była dla nich symbolem Europy, I bo jeśli był popularny twist, no to w Związku Radzieckim był zakazany. A w Polsce można było tańczyć twista i śpiewać. No więc myśmy nieśli, jeśli były koncerty, a takie tournée trwało dwa miesiące, przez różne republiki od północy, od Wilna, prawda, aż do, yy, do Swierdłowska, yy, gdzie zamordowano cara, na, to i, i na południe, do, do Gruzji, do Armenii, do Azerbejdżanu, więc. Myśmy byli nosicielem tej kultury europejskiej, światowej i dlatego Gruzini koczowali całą noc. Jeśli się znalazłyśmy tam kilka z nas w restauracji, to nagle baterie podpływały wina i tego tylko anonimowo od wielbicieli. Ale tak się zdarzyło, że tam kilka było koncertów i ja na pierwszym, po pierwszym koncercie y, przyszli do mnie y, Gruzini, taka para, i mówi masz tutaj nuty, piosenka od Milici, zaśpiewaj jutro. Ja mówię jutro? Ja się nauczę? No, z kartki będziesz tekst... I ja rzeczywiście nauczyłam się w nocy szybko tej piosenki. I na drugim koncercie śpiewałam y, oczywiście z kartki. No, to, to było niesamowity aplauz, że bo ja opowiedziałam, że dostałam wczoraj tą piosenkę, ale ona była tak dla mnie piękna, z tym przejściem takim ładnym, i jak wróciłam do Polski, to oczywiście nagrałam to i było to bardzo, bardzo popularne i znane. I ta Gruzja była czymś wyjątkowym dla nas, dla artystów, dlatego że oni nas kochali. I jak nas kochają, to i my kochamy. To były też takie czasy, że wielu polskich artystów jeździło do Rosji na występy, na koncerty, i bardzo często artyści dorabiali sobie tym, że przywozili jakieś rzeczy do Polski na handel. Mm. Nie, odwrotnie, z Polski wozili. Tam. Ale też stamtąd coś zabierali. Tak, tak, tak. A, no, Oni nam płacili w tak zwanych bonach, czyli tak. w pewek się można było sobie tego. Ale najważniejsze, że oni chcieli wszystko, jak Myśmy ja z Haliną Kunicką mieszkałam w jednym pokoju. I przychodzi mi kiedyś, a one te sprzątaczki w szafie siedzą i mówią, dziewuszka daję to, ten sweter, bo to, to wszystko takie ładne. I koniecznie, żeby wszystko sprzedać, <grywania> sprzedawać, bo oni nie mieli tego. Oni ubierali się tak jak, no jak w Chinach, prawda? Że wszyscy mają mundurek, a tu byle co byle szaro i cała ta rzeczywistość była. Jeśli chodzi o obyczaj, o codzienność o ludzi, strasznie ponura, bez uśmiechu. I zresztą u nas też było podobnie, jak się wchodziło do sklepu, a nie było czegoś i się człowiek pytał, czy jest to? Nie ma, prawda? I myśmy brali tę negatywną energię. Nie było uśmiechu, nie było tego, co teraz jest, że. Handel jest uśmiechem, bo inaczej. De, zresztą no, w ogóle inna jest teraz, teraz y, kultura handlowa, A. prawda? Wiele wspaniałych głosów e, polskiej estrady, e, Anna German, um, Anna Jantar, um, i wiele innych osób. To były osoby, z którymi pani się kolegowała, być może nawet przyjaźniła. Jakie to były osoby? Chyba. E, takie znajomości się wiązały tylko jeśli były wspólne koncerty, prawda, była jak Halinka, była Irena Santor, pierwszy wyjazd taki do, do Związku Radzieckiego, była, był Józef Prutkowski nawet poeta, Michotek. Także poznawało się, jak dwa miesiące czy się podróżuje, obserwuje się, jakie to są kontakty. Ale to zawsze było życzliwe bardzo. Szczególnie i Renesantor bardzo bardzo polubiłam, bo była otwarta na, na drugiego człowieka, była przyjazna, nigdy nie było tam jakiejś zawiści czy, czy czegoś. Nie. Także były to. A szczególnie pamiętam, właśnie, Anię German, która była osobą niezwykle serdeczną, otwartą i ona miała zwyczajnie, jak mieliśmy, była tak zwana zgaduj-zgadula, takie koncerty, nie wiem czy pan, pan nie bo pan za młody, <grytanie> ale w każdym razie istniały i ta zgaduj-zgadula zawsze miała artystów, bo były konkursy, nagrody i artyści. I kiedyś właśnie ja byłam w takim objeździe z Anią German, i patrzę, ona siedzi za, zaraz za kulisami i patrzy, i cały czas jest uśmiechnięta. I jak ja wyszłam, i ona mówi: Słuchaj, słuchaj, ale nikt tego nie robił z artystów. Tylko ona była tak chłonna, i, i Uwielbiała, jeśli coś jej się podobało, to ona miała potrzebę przekazania tego, tej właśnie wdzięczności, tej radości. To jest rzadko. Ona miała właśnie takie cechy wspaniałego, dobrego, pięknego człowieka. E, pani Irena Santor niedawno była na Pani koncercie chyba? Tak, o, tak. Właśnie Irenka przyszła. Ja nie wiedziałam, że będzie. No i bardzo, bardzo to mnie była Irenka. Była, yy... Karel była no, Trojanowska nas przyszła, także bardzo mnie to ucieszyło. Nawet była chyba żona Niemena Małgosia też. Także... Bardzo mnie to cieszyło, że mnie to nie peszy, bo niektórzy to się peszą, będą artyści, to i to, to. nie no, po prostu ja, bardzo mnie to ucieszyło, a Irenka szczególnie właśnie, miała. Tak. Agnieszka Osiecka, mieszkała Pani na, na Saskiej Kępie, Kępie, tam tak? gdzie Pani Agnieszka. Jaka była, według Pani, Pani Agnieszka? Agnieszkę poznałam najpierw w studenckim teatrze satyrycznym i tam śpiewałam jej piosenkę o kramarzu. Potem Agnieszka, jak ja już byłam popularna, nawiązała bardzo kontakt ścisły i pisała dla mnie piosenki, ponieważ mieszkała niedaleko i miała kota. Ja uwielbiam koty, więc często u niej byłam z gitarką. I żeśmy nawet w tych moich książkach jest zdjęcie ze mną i z nią właśnie ja z gitarką, a Agnieszka taka wpatrzona napisała ode mnie. Agnieszka była. No wiemy oficjalnie jaka była, że była utalentowana, że była bardzo skomplikowana i te jej ucieczki miłosne, prawda. Tyny i życiorys bardzo trudny, natomiast no, była niezwykle inteligentna i z poczuciem humoru. Dzięki ojcu, który właściwie ją wychowywał, to zmuszał ją, zmuszał ją do tego, że, żeby już jako dziecko uczyła się czterech języków, co jest fenomenem, no, bo nikt z nas, nawet w szkole, nikt nie, u, nie uczył tych języków. Ja mówię, jaka, jaka to szkoda, że ja nie urodziłam nie się w takiej rodzinie, żeby mnie zmusili do uczenia języków. Potem, jako człowiek dorosły, to jest bardzo trudno, a dziecko można błyskawicznie nauczyć. No. Także Agnieszka była utalentowana, inteligentna. Języki, miała e, poczucie humoru i miała ogromną e, zapotrzebowanie na poznawanie ciągle nowych ludzi, bo to była obserwacja, która jej była potrzebna do pisania tych wierszy i piosenek. E, no. Ale to podobnie jak pani, bo pani też lubi pani obserwować ludzi, e, bardzo pani lubi życzliwość e, wykazywać wobec ludzi. Bardzo podobna cecha. No, ja to, to mam od mamy i dalej się tego uczę, że trzeba być wdzięcznym. Trzeba być wdzięcznym i okazywać życzliwość wszystkim ludziom. Bardzo ważny jest uśmiech. Uśmiech otwiera ludzi. Uśmiech jest taką energią. I kiedyś właśnie przyszła Małgosia Potocka, jak mieliśmy próbę do, do kabaretu, gdzie był e, ofierski. I nagle wchodzi dziewczyna, my tam ćwiczymy, a ona cały czas jest uśmiechem. Mówię, jakie to cudowne, ile jest siły w takim uśmiechu. Jeśli przekazujemy uśmiech drugiej osobie, Szczery to uśmiech. wywołujemy dobre cechy tego człowieka. To nie. prawda. Pani Sławo, ee, nie za długo. Oczywiście. Wiele <laughs> rzeczy jest zaskakujących, pięknych z Pani życia. Mieszkała Pani w wielu miejscach na świecie, ale mnie mega zaskakuje to, że ja się dowiaduję że Pani mieszkała na stałe przez kilka lat w Szczawnicy, w moim ukochanym też miejscu. Co tak? takiego się wydarzyło? Tak, bo ja jako dziecko spędzałem tam wiele razy no tak. ferie i, i poza feriami też rodzice mnie tam zabierali. Bardzo mile wspominam to miejsce. A Pani tam mieszkała? Ja dlatego mieszkałam, Ponieważ to były czasy bardzo ciężkie, stan wojenny był, nie było koncertów, nie było w ogóle życia. A ja też jeździłam do tej szczewnicy, uwielbiałam te góry i te e, ścieżki, tą białą wodę, homole. i te e, Briarka, tak. I, um, także ja e, e, lubiłam bardzo wędrówki po górach, te zresztą zakopane też i tatry, ale e, zmobilizowało mnie to, że nie było. I że moja siostra, która się tam przeprowadziła i mieszkała, i, te, i tam ją odwiedzałam często, i ona mi wierzyła, że byś w tej Szczawicy... Ja mówię: No, nic mnie w tej chwili w tej Warszawie nie łączy, nie ma pracy, nie ma tego. I myśmy się tam wyprowadzili, nawet budowaliśmy dom i tego, ale w sumie to nie była dobra decyzja, dlatego, jak się jest turystą i przyjeżdża się odwiedzać, to jest cudownie. i po Góry i kontakty z góralami, fajnie, ale jak się chce zamieszkać, to jest się obcym ciągle. I górale nie przyjmują, nie akceptują tego. I ciągle oczekują czegoś złego od tych, którzy. Myśmy tam organizowali konkurs od Mickiewicza do Miłosza. A oni tylko góralską muzykę i nawet, co tu jakieś, jakieś miłosy, A płacą te miłosze? No, no i e, oczywiście było to ciekawe, jeśli chodzi o, o, o niektórych ludzi i przyjaznych, ale mm, po siedmiu latach mnie. My nas tu nie, nie i trzeba i wróciliśmy, prawda? Sprzedaliśmy ten dom, te wszystkie te ta. Także, ale góry są ciągle piękne tam i ja uwielbiam góry i uwielbiam też morze. No w ogóle lubię wszystko, co jest przyrodą, bo tam jest, tam jest sedno i my ludzie niszczą tą przyrodę, uciekają od niej. A przecież tylko tam jest prawda, tam jest, tam jest symfonia i tam można się wiele nauczyć. Teraz czytam właśnie, przeczytałam książkę kot, który nauczał zen. I to jest tak piękna książka, bo to też opowiada o kocie, który podróżuje, spotyka się ze zwierzętami różnymi i przekazuje te proste prawdy, które są w przyrodzie. I te, polecam panu tą książkę, bo to może dziecko czytać i dorosły. Przypomnijmy Bardzo tytuł książki. Słucham. Tytuł książki, proszę przypomnij. Ojciec, który nauczał zen. Dobrze. Pani Sławo. Um, co takiego pani robi, że w wieku dojrzałym tak fantastycznie pani wygląda, y, koncertuje pani cały czas, y, ma pani siłę na. Na to, żeby na scenie cały tańczyć. koncert tańczyć. O właśnie, jeszcze do tańca dojdziemy za chwilkę. Ale, ale najpierw pytanko, co pani takiego robi, że, że jest pani w tak doskonałej formie? Ja tak. Nie robię operacji żadnych plastycznych. Ja w ogóle nie zwracam uwagi na czas, który podobno płynie. On wcale nie płynie, on jest cały czas, tylko my. Przemijamy w tym czasie. A czas jest tajemnicą, wielką abstrakcją. Natomiast mnie nie interesuje ani przemijanie moich lat. Natomiast to, co jest w tej chwili dla mnie najważniejsze, to to, że ja zostałam usamotniona. Jestem sama. I pustka, która nastąpiła po tym. Myślałam, że ona mnie zabije, a nawet marzyłam o tym, ale żeby z tej pustki wyjść, no trzeba śpiewać. I najnowszą piosenkę, zupełnie premierową, którą śpiewałam, właśnie w Kalinowym Sercu. Piosenka, która powstała z moich. Przeżyć i z moich opowieści. Opowiedziałem Jackowi Bursztynowiczu o tej mojej pustce i o tej melancholii i to tym, że bez sensu teraz jest inne, zupełnie. Nie ma już radości, nie ma kontaktu, nie ma czułości. I to jest bardzo trudne. Natomiast to, co jest ważne w człowieku, czyli tak zwane poczucie szczęścia, które. Nie idzie z zewnątrz, tylko ze środka. Jeśli człowiek zajmuje się czymś, co mu daje satysfakcję, to jest to rodzaj szczęścia. Czyli żeby tą pustkę zabić, trzeba śpiewać. No. A co takiego jest w pani koncertach, występach w Kalinowym Sercu, że przychodzą przeważnie młodzi ludzie? Ja myślę, że mieszane, ale rzeczywiście bardzo dużo przychodzi w młodych ludzi. Ja myślę, że. Yy, yy. Głód za jakością yy, piosenki prawdziwej, takiej żywej, która coś rzeczywiście przenosi. Ja myślę, że młodzież nie jest przecież. Tylko ta, która, która e, e, rytmy lubi zdecydowanej i dyskoteki um, tego. Młodzież jest różna, tak jak w przyrodzie mamy maki, mamy chwasty, mamy piękne rzeczy. To samo jest z ludźmi. I są tacy, którzy mają potrzebę piękna wiersza i muzyki. I ja na ogół teraz śpiewam właściwie poezję, bo nikt już teraz nie napisze. No, Jasek napisał właśnie tą tańczącą brzozę, bo ja za oknem miałam brzozy, które latem na wiosnę, jak jest wiatr, to one tańczą. I ja powiedziałam, ja się uczę tańca od brzozy, od brzozy. Stąd piosenka tańcząca brzoza, która najpierw opowiada o tym, że jest pustka, ale przecież, a tam w ogrodzie, w tańcu, Brzoza z wiatrem lśni i dalej jest akceptowanie życia, bo przecież coś się skończyło, ale przyroda i piękno istnieje dalej. I to trzeba zauważyć, widzieć to piękno i tym żyć. Lubi Pani fado, kubańskie rytmy, lubi Pani tańczyć, <laughs> Flamenko. Flamenco, no tak, to się wiąże z moim, naj... jak z mężem interesowaliśmy się przede wszystkim najważniejszą książką filozoficzną Don Quixote i zaraziliśmy się przez tego Cervantesa Hiszpanią, zaczęliśmy się uczyć hiszpańskiego. Pojechaliśmy na pierwszą podróż bardzo wiele. Jeszcze Franco żył w 70 roku chyba i tam jeździliśmy prawie około dwóch miesięcy po Hiszpanii samochodem, ale nie trasą turystyczną, tylko małe miasteczka, lasy. I jeśli się jeździ i się trochę tam już mówi po hiszpańsku, to oni otwierają serca, oni. Jak ja poszłam, tak jak łowił ryby tam, ja mówię, czy senior, czy byś sprzedał te ryby? A on no, o pani, mój dom jest otwory, bo <laughs> ja mówiłam po hiszpańsku. Także wynieśliśmy stamtąd wiedzę o Hiszpanii, o flamenco, o, o, o tańcu, o, a przede wszystkim o ludziach, ponieważ ja. Nie uznaje turystyki zewnętrznej, to znaczy jazda do, do tego motylu, do, do ośrodka, gdzie karmią europejskim jedzeniem i tego, a nie, nie dotyka kraju. A przez to, że jeździliśmy do tych małych do wiosek, do tego, to jakbyśmy byli w tym kraju, byli zaprzyjaźni, zaprzyjaźnieni. I rzeczywiście tak było. No. Pani Sławo, jak się słucha Pani twórczości, e, Pani piosenek, wykonania i innych artystek, e, też dojrzałych, artystów, e, odczuwa się coś niebywałego. Mm, w pewnym sensie czyta się to, słucha się tego, e, powstają emocje przy tym. I teraz pytanie, czy to jest powiedzmy w danym wieku, jakimś, powiedzmy moim, jakaś wrażliwość, czy to jest jednak to, że te piosenki. Były bardzo mądre, są bardzo mądre, przepraszam. A jak według Pani dzisiaj wygląda piosenka polska? Czy możemy znaleźć w tym ogromie, który nas otacza, różnej twórczości, też piosenki, które potrafią nas po prostu złapać za gardło? Przyznam się, że ja w ogóle nie słucham muzyki tak zwanej rozrywkowej. Ja bardzo podziwiam Kaje. Podziwiam przede wszystkim Edyt, Edytę Górniak. Ona ostatnio w telewizji zaprezentowała, no może te e, e, w, w, amerykańskie e, e, Christmasy, jak ja mówię, ale po angielsku śpiewała. Ale jak zaśpiewała Cichą noc, to ja miałam dreszcze, jak ona zaśpiewała, ponieważ ona wie, co ona śpiewa, ona rozumie, ona nie zapiera. cicho, cicho, bra I, I to jest dla mnie artystka naprawdę wspaniała, wspaniała, świetnie śpiewa, świetnie była ubrana jakby klasycznie, jakby poza modą a y, suknia taka sama za każdym razem, tylko w innym kolorze. I dla mnie jest to symbol naprawdę świetnej świetnej artystki, o pięknym głosie, o inteligencji, o rozumieniu wiersza czy tekstu. Także a ja rzadko słucham, y, słucham artystów, no tych, co, co, co tam skaczą, prawda, i te tak zwane imprezy, które mnie nie interesują, bo to nic z tego nie wynika, tylko, prawda to i, i trzeba tańczyć To też jest potrzebne, to jest potrzebne, ale mnie to nie interesuje. Ja słucham muzyki klasycznej, właśnie hiszpańskiej, właśnie flamenco i, i, i Fado, bo też w Portugalii byliśmy naście razy i w Hiszpanii. I, a fado jest przecież poezją, to, jest, to, jest, to są pieśni, które od 300 lat są takie same i są domy, domy fado, kazan fado, to fado nie wymawia się fadu, bo o jest jako, o, no, uczyliśmy się trochę tego portugalskiego, ale już nie starczyło czasu. Także ja słucham y, koncertów, y, y, przede wszystkim wspaniałych kompozytorów. Rosyjskich, klasycznych Czajkowski czy y, Rymski, Korsako, y, Szostakowicz. To są wspaniałe y, y, koncerty. No i balet, jak jest, jak jest jezioro, a będzie to ja przed telewizorem potrafię z nimi dwie godziny przetańczyć i Pięknie. uczyć się od nich. Pani Sławo, żeby zachować równowagę, wspomniała Pani w tej rozmowie w opinii co do artystów Edyty Górnia, która zaśpiewała. Pięknie wykonała kolendę. to ja chciałbym tutaj wspomnieć, nie wiem czy Pani może słyszała Kubę Badacha, yy, wykonanie jego o, o Mario, czy Ty wiesz? Nie. E, polecam, e, Kuby, łzy tak? po prostu cisną się do oczu, jest to moim zdaniem nie do wykonanie, wersja przepiękna. Kto, Kuba? Kuba Badach. Polak, tak? tak, oczywiście. Ej. Po nagraniu włączę i, i, tak, i puszczę dobrze. to pani. To jest piękne wykonanie. Po prostu. Tak. To, o czym pani powiedziała, że człowiek wie, o czym śpiewa i te emocje mm, przekazuje, przekazuje tak. po wtedy prostu. I wtedy, bo człowiek ma dreszczę, bo to tak. kłonie. Tak. Tak. No, dla mnie, jak ja śpiewam w Kalinowym i też e, mam swoich wielbicieli, którzy zawsze przychodzą, niezależnie już, i moją ukochaną Marię Szyszkowską, panią filozof, która przyjeżdża z Nałęczowa taksówką na każdy koncert i już była 30 razy. I napisała właśnie książkę, To to jest, to jest jej książka, tak, opowieść tam, o Sławie, tam na końcu jest o niej, bo ona jest przecież y, filozofem, y, była nominowana do y, Pokojowej Nagrody Nobla. Ja dla niej dedykowałam piosenkę, y, wiersz Urszuli Kozioł Nie zabierajcie chłopców na wojnę, y, którą też, to też nagrałam. No, i, i, i przychodzą do, do właśnie ludzie, którzy chcą poezji, bo poezja ma głębie i piękno. Właśnie. I dlatego ja śpiewam yy, w większości wiersze. I o też jeszcze wracam do niego. Wspomniała Pani podczas tej rozmowy o samotności, że samotność Panią dotknęła. Jak. Yy... Pani patrzy tak na życie w Polsce ludzi dojrzałych, czy to jest duży problem? Samotności? To znaczy, jeśli człowiek się zmobilizuje i ma świadomość tej, że tej pustki, to potrafi ponad tą, tym smutkiem stworzyć sobie przestrzeń, ja mówię, 5 centymetrów wyżej, ponad tym, co on istnieje. Ale na tym wyższym poziomie możemy egzystować, możemy cieszyć się jeszcze czymś, tak jak ja, koncertami, prawda? I tym, że jeszcze znajduję, czytam wiersze nowe i mam kontakty z poetami. Także ten smutek nie zginie, bo on jest, on jest ogromny. On jest. Nagle za, urwało się, coś się przecięło tak, że nie ma już. Ratunku, ale jest przyroda, jest piękno i są ludzie życzliwi. Kim by pani mogła być, jeśli nie byłaby Pani piosenkarką? Ja bym na pewno była tancerką i, i piosenkarką razem, bo ja uwielbiam taniec, ale no, ja mówię, jestem co mała. A I nie nauczyli mnie w dzieciństwie, uczyłam się sama tego tańca, prawda? Ale taniec uwielbiam, uwielbiam i oglądam właśnie w programie MedSoft w telewizji, to jest mój ulubiony, gdzie jest bardzo dużo. Ale taniec klasyczny mnie wzrusza bardzo. Najlepsze są jednak te rosyjskie. Leningradzki, Moskiewski. Wspaniałe, wspaniałe spektakle taneczne są, natomiast współczesny, no, za dużo jest tej gimnastyki takiej, no, która nie potrafi mnie wzruszyć. zastanawiam mnie jedno, teraz przyszła mi taka myśl, która mnie czasami dręczy, czy według pani jest jakieś życie, Poza tym życiem tutaj na Ziemi? Ja zacytuję Kanta: Nie ma dowodów na to, że Bóg istnieje, i nie ma dowodów na to, że nie istnieje. Co nam zostaje? Wiara. Jeśli ktoś ma w sobie to głębokie poczucie wiary, to mu tego zazdroszczę. Natomiast opieram się ciągle na tym właśnie twierdzeniu Kanta, ale twierdzę, że jest, jest jakaś energia, która nie ginie. Ja na przykład wysyłam w kosmos czasami prośby o pomoc, jak jestem w jestem samotności, bo wiem, że istnieje jakaś energia, która nam może pomagać. Jak my to nazwiemy, prawda? to każdy niech sobie sam nazwie tę energię, natomiast nie celebrowanie i tego co się dzieje prawda, w naszym społeczeństwie, otwajkowywanie, żeby sobie zaskarbić ewentualnie przyszłe życie prawda, w niebie. No jest to też, ale to musi się wiązać z głęboką wiarą, a nie z zewnętrzną. Prawda. Nie pozostaje mi nic innego, tylko bardzo, bardzo pani podziękować i kłaniam się nisko za energię, którą pani dzisiaj w moją stronę wysyła, bo to jest niebywałe, przepiękne spotkanie. Naprawdę będę to bardzo długo pamiętał, pani Sławo. Bardzo, bardzo dziękuję, że pani znalazła czas. Tak naprawdę... Ale ja za długo, ale to pan mnie prowokował do opowieści. Nie, Ja bym mógł jeszcze panią <laughs> słuchać i słuchać. Ponadto za chwilę jeszcze posłuchamy Kuby Badacha. Bardzo e, dziękuję bardzo. Ja dziękuję Kuba. też m.in. Krzysiowi. Zapisz. Tak. Kuba. Badach. Badach będziemy też, słuchać. Tak, dzięki też Krzysiowi Ryzelewskiemu tutaj pani jest, także również dla niego ukłony i podziękowania. I cóż mogę życzyć? Czego można pani życzyć? No, zdrowia? No to wiadomo, sił. Ale czy jest coś jeszcze? Wiesz, ja jestem uczulona na słowo zdrowie, bo od razu jestem chora, jak to słyszę. To Przepraszam najmocniej. Nikt nie jest zdrowy w tym wieku, co ja. Tu, mnie, tu kręgosłup, tu kolana, ale ja nie zwracam na to uwagi, dlatego nie życzę zdrowia nikomu, tylko radości. O, tego pani życzę radości, z całego życzę. serca. Panu życzę i w ogóle ludziom Bardzo i dziękuję. tego, żeby ludzie byli wdzięczni i życzliwi. Bardzo I uśmiechali się. Jak Pan się uśmiecha, dobrze. Ale to dzięki pani w tej chwili się aż tak uśmiecham, pani Sławo. Naprawdę, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Książeczkę polecam. Tak. Moim państwa gościem była wyjątkowa osoba, pani Sława Przybylska.